ostatnio okazało się, że Gabriel jeździł bez prawa jazdy. Co ty o tym sądzisz? No jest to naganne, naturalnie. Nigdy nie, jakby nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo jest no, zupełnie już temat odległy. Mm? Natomiast no, łamanie przepisów jest czymś po prostu nie do przyjęcia. A ty spodziewałeś się, że jego partner jest poszukiwany przez policję? Bo tam dwie sprawy wynikły w jednej sprawie. Że on złamał prawo, bo jechał bez prawa jazdy, a jego partner przy okazji tej kontroli został wsadzony na dołek. Wiedziałeś o jego kryminalnej przeszłości? O kryminalnej przeszłości nie, ale dochodziły mnie słuchy, że jest to człowiek, który może wpędzić w tarapaty mojego ekspartnera. A ty masz jakiś kontakt z nimi? Całe szczęście, że nie mam tego kontaktu i wszystkie informacje wszędzie, gdzie tylko są poblokowani, to są poblokowani, bo nie chcę mieć takich złych informacji, nie chcę, żeby to docierało do mnie, bo to jest ich życie. Dzisiaj ja mam swoje życie i prowadzę sobie tak, jak chcę, nie zważając na to, co u tych dwóch dżentelmenów. Nie wiem, czy dobrze mi się obiło uszu, ale oni chyba trochę chcieli uprzykrzyć ci życie. To prawda? No ja nie wiem, czy chcieli uprzykrzyć, ale jak widać, no były takie momenty, prawda? A jakie to momenty były? No wiesz, no co tak, robili? No wszystkie wypowiedzi po rozstaniu. Myślę, że one były niepotrzebne, bo no, wiesz, no nawet teraz się wydaje z tobą rozmowę zupełnie niepotrzebną, bo mnie wyprowadzasz. No myślę, że najlepsze czasami jest po prostu zamilknięcie, no nic nie komentowania i tyle. To jest ostatnie pytanie w tym temacie. Czy twoim zdaniem kiedyś te kontakty się polepszą i będziecie znajomymi? Bo no, kawał życia spędziliście razem. Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo dzisiaj nie jest mi to potrzebne. Prowadzę własne życie. Jest ktoś ciekawy w moim życiu i naprawdę nie interesuje mnie mój ekspartner, co nie oznacza, że życzę mu źle. Życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że się otrząśnie z tego wszystkiego, co się dookoła niego dzieje i wyciągnie wnioski i zacznie żyć jak należy. No właśnie, w twoim życiu pojawił się ktoś, jak tam wam się układa? No słuchaj, no widać kwitnący jestem, nie da się tego ukryć. No, nie, no niestety nie da się ukryć, choć bardzo chciałbym ukryć. Po co ukrywać taką radosną nowinę? Słuchaj, no wraz z nadejściem wiosny, nie, słuchaj, chciałbym, żeby troszeczkę życia mojego prywatnego zostało tylko i wyłącznie dla mnie. To jak ta osoba zmieniła twoje życie? No bardzo, 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 bardzo. Słuchaj, wspiera mnie, jest cudownie i jest naprawdę, no czuję się, dostałem ponownie skrzydeł. A planujecie wchodzić w jakieś wspólne biznesy? Bo z poprzednim partnerem robiliście biznes. A tu będziecie łączyć życie prywatne z biznesowym? Wiesz co, myślę, że to jeszcze za daleko. Nie, absolutnie nie, ponieważ wykonuję taką, a nie inną pracę, że to w ogóle nie wchodzi w grę. A będzie taka opcja, że go zobaczymy? Wyjdziecie gdzieś razem? No wiesz co, no wychodzimy razem. No ja wiem, ale tak wiesz, publicznie czy wyjdziecie? Nie, publicznie nie. To jest skarb, który jest głęboko zachowany w szufladę, słuchaj, i niech sobie tam siedzi. Trzymaj, bo ci go zabiorą, no, nie? Konkurencja nie śpi. Ja wiem, oczywiście, że nie śpi. No to co, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymaj się i miłych wyborów Miss Warszawy. Miss Warszawy. Niech wygra najładniejsza. Najpiękniejsza. Najpiękniejsza, tak. Dzięki.